Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać ten filmik jeszcze dzisiaj wieczorem. Jest 22:30. Jak niektórzy z Was wiedzą, kupiłem dzisiaj w Lombardzie. Jestem w ogóle rąbnięty. Jakąś mam manię kupywania takich uszkodzonych telefonów. Kupiłem w Lombardzie za 50 zł uszkodzoną Motorola Moto G6. Uszkodzenie polegało na tym, że telefon nie ładował się i powiem Wam, że w stanie idealnym, z pokrowcem, z etui, świetnym, fajnym etui. I udało mi się zrobić ten telefon. Działa ładowanie, wszystko. Tutaj na górze macie taki tester USB, który pokaże Wam, że po podłączeniu pod USB-ka będzie pobierany tutaj prądzik. I powiem Wam, że sam się sobie dziwię, że jak ja na to wpadłem. I powiem Wam, że poznałem w internecie taką bardzo, bardzo mądrą osobę, która mi troszeczkę nieraz tam pomaga i wyjaśniła mi, na czym mój, w cudzysłowie, geniusz polegał, na tym obejściu, powiedzmy sobie, chargera. Chociaż do końca i tak nie jestem pewny, czy to jest to, ale okej, mówię, ja nie jestem mądrzejszy niż ta osoba. Ona powiedziała, że ja obeszłem chargera. A ja gdzieś tam mam troszeczkę jakby inne na to zdanie, dlatego że po prostu sobie tak próbuję rozkminiać ten telefon. Popatrzcie się, on jest potłuczony tutaj z tyłu, tak? Bateria jest sprawna, ładuje się. Port USB-C po wyczyszczeniu, bo ja go czyściłem i to bardzo, bardzo solidnie. Najpierw IPO, a potem takim papierem ściernym 2000. Nie wiem, jaką on ma gradację, 2500. Te piny, co są tam w środku, delikatnie je ścierałem, tak żeby po prostu zetrzeć ten nalot, jakiś tam ewentualny brud. I zobaczcie sobie na to. Ta obudowa jest potrzaskana w tym miejscu, tu na dole, dokładnie koło tego złącza USB. Ja podejrzewam, że to było tak, że ten telefon gdzieś mocno bardzo uderzył właśnie w tym miejscu. I tutaj, jak jest te wejście ładowania USB-C. Jak niektórzy, powiem inaczej, może w taki sposób. Ci, którzy naprawiają telefony, wiedzą, że jak jest wejście ładowania, to są tam różne diody, rezystory i tak dalej. Podejrzewam, że jakiś element, tylko nie jestem do końca jeszcze pewny, jaki to jest element, mógł stracić połączenie i przez to po włożeniu kabla tutaj właśnie USB-C telefon się nie ładował. A objawiało się to tym, czymś takim, że po prostu był wyświetlany jakby taki piorun, czyli telefon dostał informację jakby, że coś jest tam podłączonego, ale ta informacja nie docierała jakby do baterii. O, w ten sposób, tak? Chyba tak, jakoś tak. Nie wiem, ja sobie tak jakoś tak tłumaczę. Ja mówię, ja jestem amatorem, elektronikiem. Nie jestem jakimś profesjonalistą, który zna się totalnie na telefonach. Naprawdę w jakimś tam stopniu bardzo dobrym. No ale dobra, udało mi się ją uruchomić. Naprawić, znaczy się, działa. Zaraz Wam coś pokażę, tylko mi się to i telewizor rozłącza. Muszę nacisnąć guzik, ok. I powiem Wam tak, po podłączeniu teraz do USB-C, tu mam taki kabel od HDMI grabera i kiedyś dostałem właśnie jeszcze taką przejściówkę USB-C, na szczęście. Co się będzie działo po podłączeniu? Obserwujcie ten tutaj miernik, co będzie pokazywał. Podłączyłem USB-C, 0,29, 0,43, 0,43 ampera i stabilnie stoi. A powiem Wam jeszcze coś takiego, że skakało mi, znaczy skakało, szło mi prawie 2 ampery, bo 1,7 ampera, także strasznie dużo ciągnął tego prądu ten telefon. Tylko nie wiem właśnie dlaczego. Czy po prostu miałem go wyłączonego i wtedy on jakby szybciej się ładował? Czy może uaktywnił się tryb jakiegoś szybkiego ładowania? Bo teraz idzie 0,43 ampera. A zobaczmy sobie, jakie on tutaj będzie miał parametry.
Ile bateria ma? Ja muszę tutaj sobie wpisać na chwilę hasło. A nie, odcisk tylko. Dobra. 16% jest bateria. Strasznie wrażliwe jest to USB-C. USB-C jest takie, że łatwo wypada z gniazda. Bardzo łatwo. Dobra, powiedzmy, że załapał. Skoczył na 43 A. Ładowanie przez USB pisze. Tutaj. Pokażę wam. Docisnę to mocniej, żeby to mi nie wypadło. Zobaczcie sobie. Ładowanie przez USB. Czyli telefonik jest ładowany. Niezmiernie się cieszę. Powiem wam, że no naprawdę fuksło mi się za 5 dych Motorola Moto G6. No opłacało się zdecydowanie. I zastanawiam się nad takim czymś, czy nie zrobić parę filmików na temat właśnie telefonów z Androidem, ewentualnie opisać jakieś ciekawe aplikacje, co można zrobić z telefonem. Czy takie filmy byłyby dla was ciekawe? To się zastanawiam. Chciałbym też zrobić porównanie na przykład tej Motorola Moto G6 do na przykład Samsunga Galaxy S6, którą zrobiłem, którą jest to teraz nagrywane. I powiem wam, że zastanawiam się. Teraz jak ten telefon, troszeczkę się nim poławiłem, to powiem wam tak. Ok, nie ma IRD-y, ta Motorola, ale Samsung ma IRD-y. To jest plus dla Samsunga, tak? Ale za to Samsung nie ma obsługi Dual SIM-a i w dodatku jeszcze nie posiada slotu na karty pamięci, tak? A ta Motorola ma potrójny taki slot, że można włożyć kartę pamięci i dwie SIM-ki i to jest wielki plus. Ma też NFC, Samsung też ma NFC. I teraz uwaga, Motorola Moto G6 ma Androida tutaj wgranego, 9 zainstalowanego, natomiast Samsung ma najnowszą wersję, jaką tam można wgrać, jest Android 7.0. Także to już jest spora różnica i powiem wam, że ta Motorola bardzo, bardzo dobrze chodzi. Szybko wszystko. Powiem wam, że naprawdę jestem... Powiem może w ten sposób. Motorola jest bardziej responsywna niż Samsung S6. To wam tyle powiem. Nie instalowałem jeszcze tutaj tyle aplikacji, co mam na Samsungu oczywiście, ale już widzę zachowanie po samym systemie, że ta Motorola jest naprawdę szybka. Aż jestem zaskoczony mile. No i co? I ma też odcisk palców. Czytnik linii papilarnych tutaj, w tym miejscu. I ogólnie ten telefon mi się naprawdę zaczyna podobać. I zastanawiam się, czy nie przełożyć sobie karty z Samsunga i włożyć tutaj właśnie do tej Motorola. Bo teraz wam jeszcze powiem taką ciekawostkę. Zobaczmy sobie jeszcze raz baterię. Bateria 16%. Zobaczymy, czy wskoczy na 17. Ale co chciałem wam powiedzieć. Włożyłem tutaj teraz kartę Aero 2. Jak niektórzy nie wiedzą, jest to taka sieć mobilna, która daje darmowy dostęp do internetu. Co godzinę trzeba wpisywać tam kod CAPTCHA, czy jak to tam się wymawia. A jeżeli nie chcemy tego wpisywać kodu, no to wtedy możemy sobie wykupić taki pakiet. Tam są różne pakiety, chyba 3 giga jest za 5 zł. No jest trochę tych pakietów, jeszcze są tam bez limitu i tak dalej. Z ograniczoną prędkością. No i właśnie tutaj mam włożoną kartę Aero 2 i powiem wam, że hula bez problemu. Zobaczmy sobie sieć i internet. Sieć Aero 2, jak widzicie. Może nie widzicie tego, ale jest Aero 2, czyli telefon nie ma SIM-locka, na szczęście. Chyba, że to jest na plusa. To wtedy ewentualnie Aero 2 może działać na takim telefonie z SIM-lockiem. Podejrzewam. Ale podejrzewam, że nie ma SIM-locka. Ok, bateria ma jeszcze na razie 16%. Zróbmy tak, ja zrobię pauzę, poczekam z 3-4 minuty. Zobaczymy, do ilu się bateria procent naładuje. Dobra, słuchajcie, bateria już wskoczyła na 19%. Telefon się ładuje. Ja zrobię to tak po prostu, że
sobie go podładuję na stówkę, się nim pobawię, bo podoba mi się ten telefon. Jeszcze zrobimy taki teścik. Pamiętacie, jak na początku, jak go uruchamiałem, to restartował się, nie? To zrobimy inaczej teraz. Odłączę zasilanie, wyłączę go. Wyłącz, wyłączanie. I zobaczymy teraz, co się będzie działo po podłączeniu zasilania. Pamiętacie, wtedy było coś takiego, że był taki piorun, no i się restartowało w kółko, tak? Nie ładował się telefon. Teraz co się stanie? Podpiąłem ładowanie, jest piorun. 0,40, 0,50 A, 0,44, 0,36, 1 A wskoczył. No dużo, 1,11 A. Czyli telefon mi się naładuje teraz o wiele, wiele, wiele szybciej niż jakbym go trzymał. 19%, widzicie? Działa. Na tym właśnie polega ta różnica, co była poprzednio. Teraz się nie restartuje. Jest wyświetlana bateria. Oczywiście jak nacisnę power, to z powrotem mi się to pokaże. I telefon ładuje się 1,72 A. Prawie 2 A ciągnie. Czyli podejrzewam, że za maksymalnie godzinkę będę miał go naładowanego w 100%. I co? I to chyba byłoby na tyle na dzisiaj. 23 już dochodzi powolutku. Jeszcze sobie zobaczmy kultową karteczkę, która była w tym etui. Co tu pisze dokładnie? Tytuł popękany. Nie ładuje. Tył popękany. Nie wiem. Futył? Nie wiem, kto, jak to, co ktoś próbował tu napisać serio. Tytuł popękany. Tył popękany. Nie ładuje. No i zrobiony telefonik. Powiem wam, że no, ten Lombard jest dosyć ciekawym miejscem. Takim. Już teraz miałem pierwszą zmianę i powiem wam, że w pierwszy dzień wysiadałem, patrzyłem specjalnie, czy ma jakieś nowości, nie było nic. Był jakiś tam taki telefon, też chyba około 5 cali, ale jak weszłem na MGSM, zobaczyłem jego parametry, to stwierdziłem, że nie opłaca się go brać, jak chyba za 57 zł był. I coś tam było napisane, że nie uruchamia się, czy coś takiego. Jeszcze był jakiś drugi telefon, w którym pisało uszkodzone gniazdo, raczej czytnik SIM kart, tak? Bez problemu mogłem zrobić taki czytnik kart SIM, ale cienki był ten telefon, także nie chciało mi się zbytnio marnować czasu na takie słabe usze. No i teraz jak schodziłem z czwartego dnia z pierwszej zmiany, to też sobie zawsze wysiadam tam i zawsze idę, patrzę, czy jakieś są nowości. No i zobaczyłem tą Motorola właśnie. Była troszeczkę dalej schowana za tamtymi telefonami. Dobrze, że ją wylukałem. I pisało na części. Na części, tak? I jak weszłem tam do środka, mówię mu o tej Motoroli, żebym chciał ją kupić. Za 5 dych. Zgodził się. Na części. Ja myślałem, że w ogóle będzie totalnie jakoś rozwalona, bo na części pisała, a tu się okazało, że nie ładuje. Ekran cały, fajnie. I udało się naprawić kolejny telefon w Samsungu Galaxy S6. Jak na razie za dobrze mi to wszystko idzie. Powiem szczerze. Tak się zastanawiam, co ja potem z tymi wszystkimi telefonami będę robił, tak? Myślę, że nie wiem, zobaczymy. Pewnie będą leżeć w szafce, w kartonie, tak jak reszta telefonów, bo powiem wam, że teraz wam coś pokażę, tak z ciekawości. Telefon Samsung to jest J3 chyba. Też go robiłem. Tutaj ma pobity dotyk, ale w każdym miejscu działa
wgrany jest zrotowany w LineageOS, czy jakoś tak to się nazywa. LineageOS 14,1 chyba. Ale powiem wam, że naprawdę fajnie chodzi ten telefon rzeźko na tym ROMie. No ale on mi nie jest potrzebny, leży sobie. Wszystko działa, naprawdę wszystko działa. Podpinałem go też pod OBS-a, kamerkę. Też działa bez problemu. No i sobie tak leży taki następny Samsung. W sumie mam Samsunga S6, J3. Jeszcze kiedyś kupowałem chyba J5, no, od sąsiada, który oddał do lombardu i też ją robiłem. Kupowałem jeszcze, pamiętam wtedy, nie zasilacz, tylko wyświetlacz LCD na AliExpressie. Go zrobiłem i go potem sprzedałem takiej gościuwie. No i była zadowolona bardzo z tego, co wiem. Bo też tam wgrywałem mu ROTA, zmodyfikowany system. Także fajnie ten telefonik potem chodził, miał fajne funkcje. No dobra, to chyba byłoby na tyle. Motorola się ładuje. 1,60 A, ładnie ciągnie na wyłączonym. Ile już procent? 23 już procent. Widzicie, jak szybko już idzie? 24. Pięknie, cieszę się. Turbo Power. Aha, teraz leci Turbo Power. Tu pisze na dole Turbo Power. Ale fajna ciekawostka. Czyli on teraz ładuje jakby w trybie takiego masakrycznego dozowania tego prądu, nie? Do telefonu. Dobra, nie przeciągam. 16 minut się nagrywa i to by było na tyle. Druga część o Motorola Moto G6. I tak jak jeszcze na koniec wspomnę, chciałbym zrobić filmiki troszeczkę pokazujące różne aplikacje na telefon Android. Niestety już BlackBerry nie będę pokazywał, bo jak niektórzy wiedzą, ta firma już zaliczyła zgon. A szkoda. Także trzeba będzie troszeczkę pokręcić filmów o Androidzie, bo jest naprawdę kilka fajnych aplikacji. W ogóle chciałbym wam pokazać OBS Droid, tak? Tą aplikację do. Zresztą miałem tutaj, mam nawet zainstalowaną, ale teraz nie włączaj. Dobra, bo się jest włączony. DroidCam OBS. Świetna aplikacja do streamowania. Właśnie to teraz leci z DroidCam. Można wybrać tam pomiędzy MJPG jakością. Jeszcze kodekiem AVI, nie AVI, tylko H264, czy jakoś tak. I to teraz ten obraz, co kręcę, nie leci właśnie w MJPG, tylko właśnie w tym H coś tam. Także naprawdę świetna aplikacja. Chyba najlepsza aplikacja, jaką miałem do streamowania. IrunaWeb już nie używam. IVCama pożegnałem po licznych błędach, jakie potrafił tam wysypywać i albo się w ogóle nie łączyć. A tutaj ten DroidCam dla OBS-a. Genialna aplikacja. Naprawdę to idzie teraz po Wi-Fi 5 GHz, nie po USB-ku, bo po USB-ku było szybciej, mniejsze lagi. Także no, rozgadałem się troszeczkę. Mógłbym gadać właśnie o aplikacjach, bo fajny temat jest. Dobra, kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się, miłej nocy.